Dzień dobry, jesteśmy na kongresie EFNI w Sopocie. Rozmawiamy dzisiaj na temat raka piersi, na temat zgłaszalności Polek na badania profilaktyczne, również z tej okazji, że październik jest miesiącem raka, walki z rakiem piersi. Pani minister, mam takie pytanie: coraz lepsze metody leczenia w Polsce są raka piersi, na świecie i w Polsce. Mimo to Polki zbyt często umierają z powodu tego nowotworu. Jednym z powodów, o których mówią eksperci, jest to, że zbyt późno zgłaszają się na badania profilaktyczne. Czy można czy jest pomysł, jak to zmienić? Rzeczywiście ta profilaktyka w Polsce ona nie jest w, i, i ta świadomość konieczności przeprowadzania badań profilaktycznych nie jest tak wysoka jak w innych krajach rozwiniętych, więc tu rzeczywiście mamy dość dużo do zrobienia. Rak piersi jest tym złośliwym nowotworem, który rzeczywiście jest chyba drugi w kolejności, no, który zgi, zbiera największe żniwo i, i charakteryzuje się największą śmiertelnością. Dlatego tak ważne jest mówienie o, o profilaktyce, tak ważne są programy edukacyjne, informacyjne i, i również te, te badania, badania przesiewowe, o których tutaj na EFNI mieliśmy okazję rozmawiać. Ministerstwo rzeczywiście traktuje te kwestie jest w sposób bardzo kompleksowy. Pani minister Leszczyna przedstawiła też zaraz na początku swojej, swojej kadencji program poświęcony też bezpieczeństwu i zdrowiu kobiet, świadoma, bezpieczna ja. I w ramach tego programu już wtedy były przewidziane liczne inicjatywy, które miały za zadanie trochę wzmocnić i profilaktykę, i rzeczywiście to bezpieczeństwo zdrowotne, zdrowotne kobiet. No takim elementem, o którym też dzisiaj rozmawialiśmy tutaj na EFNI, to, to rzeczywiście są badania mamograficzne, badania przesiewowe. Właśnie tak dodam, że w tej chwili bezpłatna mamografia jest dla kobiet od 45 do 74 roku, ale problemem jest, że wiele kobiet nie zgłasza się na te badania. Tak, ten, ten wiek został, ta grupa wiekowa została poszerzona, bo pierwotnie ona obejmowała kobiety od 50 roku życia do... 69, więc teraz obejmujemy też kobiety młodsze przed 50 rokiem życia, bo trochę tak nie jest, że rak może się przytrafić, rak nowotwór piersi dopiero po 50, więc rzeczywiście chcemy tą wykry, wykrywalność wśród młodszych kobiet. Zwiększyć, ale też jednocześnie poszerzenie w tę drugą stronę do 74 roku życia. Jak wiemy, no kobiety 70 lat w dzisiejszych czasach to są też aktywne kobiety, więc yy, myślę, że, że też coraz więcej kobiet z tej górnej granicy też będzie się zgłaszać. I, i tutaj też obserwujemy już pozytywne wyniki, bo, bo rzeczywiście ta liczba kobiet zgłaszających się na badania po poszerzeniu tej grupy docelowej jest coraz większa. My odnotowaliśmy prawie o 40% wzrost za okres od stycznia do września tego roku w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 roku, więc myślę, że to jest też dobry kierunek tych poszerzenia grupy wiekowej badań mamograficznych, ale Coraz więcej kobiet jednak chce się badać. Dokładnie tak. Te badania są, ale myślę, że tu trzeba też zwiększyć działania i informacyjne, i edukacyjne, wprowadzić taką też kompleksową edukację i w szkołach, i też w podmiotach leczniczych, w podstawowej opiece zdrowotnej, ale też rozmawialiśmy o medycynie pracy. Tutaj też jest duża rola do odegrania, bo, bo rzeczywiście w większych ośrodkach już widzimy to zainteresowanie jest dużo większe, ale, mm. ale trzeba dotrzeć do wszystkich, bo, bo rzeczywiście nowotwór nie wybiera i, i, i tutaj nie zależy ani od stanu zamożności, ale ani od miejsca zamieszkania, więc rzeczywiście te działania muszą mieć charakter kompleksowy i, i też chcemy docierać do wszystkich. Właśnie, Pani minister, wspomina, wspomniała pani o medycynie pracy. Ten pomysł, żeby badania mamograficzne były włączone do medycyny pracy jest już od lat, ale na razie nie, nie udało się tego nikomu wprowadzić. Czy rzeczywiście czy to jest dobry pomysł? Dlaczego warto byłoby, żeby w trakcie tych badań medycyny pracy, bo przecież wszyscy badamy się, jeśli pracujemy, to badamy się? Dlaczego warto? Tutaj na EFNI, jak pani redaktor też wie, no, dyskutowaliśmy, była dość duża dyskusja też ekspertek na ten temat i rzeczywiście wiele głosów za poszerzeniem badań medycyny pracy o, o te badania, no nie tylko badania mammograficzne, ale też badania cytologiczne, badania PSA pod, pod kątem wykrywalności raka prostaty, więc to nie dotyczy tylko i wyłącznie kobiet. Ale y, rzeczywiście w ministerstwie pracujemy z krajowym konsultantem do spraw medycyny pracy i, i też z ekspertami, jak stworzyć taki model, y, który pozwoliłby y, włączyć te, te badania, profilaktykę pod kątem raka piersi, też y, w ten y, w, w pakiet badań medycyny pracy, ale jednocześnie tak, żebyśmy uniknęli tej stygmatyzacji, tak wiadomo, że Celem takim zasadniczym medycyny pracy jest dopuszczenie do, do pracy, orzeczenie o zdolności do, do pracy, więc to trzeba zrobić w sposób mądry, wyważony i, i też oczywiście zapewnić mhm. dobre finansowanie, i, i też, e, e, też infrastrukturę do, do prowadzenia badań mammograficznych. My systematycznie i w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej e, kupujemy nowe mammografy. Wymieniamy też mamografy analogiczne na, analogowe na mamografy cyfrowe, więc myślę, że to też będzie i poszerzać dostępność tego badania, ale też zwiększać jakość tego badania. Też o czym dzisiaj mówiłam, tutaj na EFNI ogłosiliśmy konkurs w obszarze onkologii o wartości 5,5 miliarda dla podmiotów leczniczych, dla szpitali różnych powiatowych, wojewódzkich, miejskich, ale też wielospecjalistycznych i, i monospecjalistycznych. Konkurs, gdzie podmioty będą mogły też nie tylko wesprzeć, się infrastrukturalnie czy sprzętowo na etapie leczenia, ale też na etapie tej diagnostyki, co, co jest dla nas szalenie ważne. Pani minister, kiedyś były zaproszenia, kobiety dostały indywidualne zaproszenia na badanie mammograficzne, później zostało to zindywidualne, ale ten pomysł powraca. Czy rzeczywiście takie zaproszenia, czy myślą państwo, czy miejsce zrobiła myśli o ich przywróceniu i w jakiej formie? Tak, i teraz już nawet w październiku, bo tak jak pani redaktor też wspomina, jest to miesiąc, Walki z rakiem. Przeprowadziliśmy też taką akcję przez indywidualne konta pacjenta, czyli IKP. Taki zrobiliśmy pusz tych zaproszeń dla, dla kobiet na badania mamograficzne. Oczywiście tutaj no, trzeba też wykorzystywać inne drogi. Myślę, że mamy jakby doskonałą infrastrukturę, też taką telemedyczną, informatyczną żeby to robić, bo, bo też trzeba pamiętać, że mamy też wykluczenie cyfryzacyjne, no nie wszędzie IKP działa, nie każdy korzysta z indywidualnego konta pacjenta, chociaż odnotowujemy coraz większą liczbę osób, które korzystają z tego konta, więc myślę, że to jest dobra platforma, dobry instrument, żeby do tego typu Zaproszeń było też regularnie wykorzystywane. Czyli takie zaproszenia wrócą tak. tylko w bardziej nowoczesnej formie niż? Zdecydowanie tak. A jeszcze pytanie o lekarza rodzinnego czy lekarza POZ. To często też jest taka osoba, która mogłaby przypomnieć kobiecie, czy zapytać, czy po prostu się badała? Tak, ja myślę, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mają bardzo dużą rolę do odegrania, w ogóle ogólnie w profilaktyce, a no w szczególności tutaj dzisiaj rozmawiamy o profilaktyce nowotworowej, profilaktyce raka piersi. Myślę, że mamy też bardzo dużo przykładów POZ-ów, które prowadzą bardzo dobre kampanie, też takie informacyjne, edukacyjne, więc myślę, że to jest dobry też dobry poziom, dobry instrument też do wykorzystania POZ-ów i myślę, że w tą stronę też będziemy zachęcać podmioty, żeby tą profilaktykę szerzyły. Aczkolwiek a myślę, że to jest zadanie nas wszystkich, mhm. prawda? To jest zadanie podmiotów leczniczych, to jest również zadanie szkół, to jest zadanie rodziców, to, to, to jest zadanie tak naprawdę nas wszystkich, bo tak jak też dzisiaj tutaj na EFNI rozmawialiśmy, to nie są tylko badania przesiewowe, prawda? To jest w ogóle cały szerszy kontekst prowadzenia takiego zdrowego trybu życia mieliśmy wskazywane liczne przykłady krajów, takich jak Finlandia, China, gdzie rzeczywiście ten life balance i ta jakość życia ma takie duże znaczenie, no bardzo bym życzyła też nam wszystkim, żebyśmy trochę też o naszym życiu myśleli w takich kategoriach jakości, nie tylko długości życia, ale też poprawy jakości naszego życia. Myślę, że Sama medycyna w Polsce też jest na coraz większym poziomie i, i też y, inwestujemy w nowy sprzęt, w infrastrukturę, mamy doskonałych lekarzy, doskonałych diagnostów, więc myślę, że też trzeba trochę poprawić tę część, która zależy bezpośrednio od nas i, i też y, zachęcam wszystkich też. Badajcie się państwo, badajcie się Panie, to rzeczywiście jest no, doskonałe narzędzie, żeby zapewnić sobie długie życie dobrej jakości. Pani misera, czy pani znajduje czas na to, żeby też sama zadbać o swoje zdrowie? Tak, ja regularnie się badam, aczkolwiek też mogę zrozumieć też te osoby, które się trochę obawiają i rozmawiałyśmy też w czasie tej debaty na, na ten temat, że rzeczywiście y, takie mamy przekonanie, że rak to wyrok, prawda? Że jak już ja się dowiem, że jestem chora, to już koniec, dlatego często myślimy w tych kategoriach lepiej nie wiedzieć. To tutaj musimy zapewnić rzeczywiście, że mamy no najlepsze terapie, najlepsze możliwości leczenia i, i tak naprawdę wczesne wykrywanie wszystkich chorób gwarantuje bardzo często pełne wyleczenie, więc dlatego warto rzeczywiście dbać o siebie i, i, i warto zadbać o, o ten jakość życia, o profilaktykę. Do tego bardzo serdecznie za, zachęcamy i, i myślę, że to jest ważne zadanie dla nas wszystkich, dla mediów, dla ministerstwa, ale no też dla wszystkich, mhm. dla nas wszystkich. Senat ogłosił 2025 rokiem profilaktyki. To, że w ministerstwie zdrowia, na czele Ministerstwa Zdrowia stoją kobiety, można powiedzieć w dużej mierze, to również rozumiem, że możemy myśleć o tym, że będziemy o tej profilaktyce dużo mówić w najbliższym czasie. Zdecydowanie tak i też tutaj z Senatem i z paniami, senatorkami, tu wiele z nich jest aktywnie zaangażowanych w przygotowanie do, do tego roku profilaktyki. Też współpracujemy. Ja osobiście wielokrotnie spotkałam się też z panią senator małeską Liberą, która tu też jest bardzo zaangażowana na to, żeby tu połączyć te wysiłki i, i rzeczywiście działania Senatu tak zintensyfikować. Dobrze się składa też, ponieważ od stycznia rozpoczyna się nasza prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Głównym, ważnym priorytetem naszym, mamy tu trzy priorytety, ale ten profilaktyka zdrowotna to rzeczywiście ma, jest naszym priorytetem i mamy nadzieję, że to będzie okazja do tego, nie tylko do jakby wymiany doświadczeń i jakby wspólnych działań skoordynowania na forum Unii Europejskiej, ale też do tego, żeby wykorzystać ten czas, to pół roku polskiej prezydencji, żeby też bardziej uwrażliwić siebie samych na, na te kwestie profilaktyki, trochę wypromować profilaktykę. Yy, zaplanowaliśmy szereg za, yy, działań takich. Mam nadzieję, że będziemy mogli media w większym zakresie włączyć w te działania upowszechniające, bo to jest taka rzeczywiście dobra okazja. To jest też dobra okazja yy, i na, to będziemy, na tym będziemy się chci chcieli też skoncentrować. Na jakby analizie kwestii skuteczności tych programów profilaktycznych, prawda? Bo rozmawiałyśmy dzisiaj, że tych programów jest bardzo jest dużo bardzo i przez organizacje pozarządowe prowadzone ministerstwo, tak. instytucje, podmioty lecznicze, więc warto też sobie rzeczywiście zastanowić się, jak o zapewnić większą, dokładnie, po pierwsze, koordynacja też tych wszystkich działań, a, a po drugie, też jak zapewnić większą skuteczność tych działań. No co działa? Czy edukacja i informacja tylko? Jeżeli mówimy o czynnikach ryzyka, czy ograniczenie dostępności ekonomicznej, fizycznej, no mieliśmy ostatnio też dużą dyskusję i o nowatorskich wyrobach, e-papierosach, o, o alkoholu, więc to jest, ale też dzisiaj rozmawialiśmy na panelu o otyłości, więc to jest cała gama wyzwań które mam nadzieję wspólnie, pani redaktor też, też, mam, też z państwem, ale też z innymi organizacjami będziemy mogli i w roku profilaktyki w Senacie, ale też w czasie polskiej prezydencji wykorzystać, zintensyfikować, tak żebyśmy rzeczywiście już potem na przyszłość też mogli tą profilaktykę trochę wzmocnić, zmienić, no i z korzyścią dla nas wszystkich. Pani minister, bardzo dziękuję, kibicujemy tym działaniom, cieszymy się, że profilaktyka jest po prostu w sercu Ministerstwa Zdrowia w tej chwili, bo tak naprawdę przekłada się, przełoży się, może, może się to przełożyć na nasze po prostu dłuższe życie i na to, żeby kobiety nie umierały niepotrzebnie w XXI wieku, kiedy już nie muszą umierać z powodu raka piersi. Bardzo dziękuję. Do bardzo serdecznie głos. dziękuję, bardzo dziękuję Państwu jeszcze raz, bardzo serdecznie zachęcam do badania się, badajmy się, bo to jest bardzo ważne i to nam może zapewnić długie życie i życie dobrej jakości.